Witam Was! Tak, wiem, miałem tego nie robić. Miałem już nie robić kolejnego szkolenia wiosennego o roślinach, ponieważ zainteresowanie było tamtymi dwoma praktycznie zerowe. Tymi jesiennymi jeszcze, no te zimowe to już całkiem praktycznie nikogo nie interesowało. Dlatego miałem sobie dać z tym spokój. Jednak parę osób poprosiło mnie, na i prywatnie napisali, żebym jednak to zrobił, ponieważ. Stamtąd im się bardzo spodobało, że mieli bardzo dużo ciekawych informacji z tego. Potrafili sobie te filmy ściągnąć, zrobić sobie notatki z tego wszystkiego. No i tak ładnie mnie poprosili, że postanowiłem jednak, że zrobię to szkolenie wiosenne. Szkolenie wiosenne już jest dostępne, jest to zrobione. Zrobił się znowu z tego bardzo długi film aż taki długi, że aż mnie gardło boli od tego gadania, które tam znowu całe zrobiłem, w tym. Ja nie umiem tak długo gadać pod rząd, no ale zrobiłem to, dlatego to jest zawsze katorga do mojego gardła. <grytania> Omówiłem według mnie najważniejsze rośliny, które teraz można znaleźć, i które mogą nam się przydać w różnych sytuacjach, które teraz są związane z tą sytuacją, którą tutaj też teraz mamy z tym wszystkim, ponieważ może niektórych rzeczy zacząć brakować, zresztą już niektórych brakuje, ponieważ już niektórzy pisali do mnie i szukali zamienników, bo pewnych rzeczy już po prostu nie można kupić, bo ich po prostu nie ma. Dlatego starałem się ten film zrobić tak, żebyście mieli maksymalną korzyść z tego wszystkiego, że w razie czego, żebyście mogli wiedzieć i znać poszczególne zioła, na co one Wam pomogą, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na wsparcie kanału, po prostu, żeby kanał dalej mógł iść, ponieważ ta sytuacja, która tutaj teraz na tej platformie ma, to już, to już szkoda gadać w ogóle na ten temat. No te filmy to już powinien dawno przestać robić. Jakbym rzeczywiście to robił, żeby tylko i wyłącznie zarabiać, to, to już dawno by z tym każdy normalny człowiek w tym momencie przestał i żeby sobie dał spokój z tym dalej robić bo to już nawet kosztów teraz powoli zaczyna nie pokrywać tego wszystkiego co coś tutaj się dzieje na tym sprzętu i tak dalej dopiero co musiałem wymienić kamerę i znowu straciłem ponad 2000 zł za wymianę samej kamery ponieważ tamtą drzwi ścisły w przenośni oczywiście <grych> także możecie tutaj tym oto wesprzeć kanał i w podziękowaniu za to dostaniecie po prostu od nas to szkolenie o roślinach Wiosennych. Jak to zrobić? W dane macie w opisie do przelewu i po prostu w tytule przelewu to jest bardzo ważne, żeby wpisać darowizna, rośliny wiosenne albo poznaj rośliny wiosenne, bo to tak już wszystko się tak nazywało. Jak chcecie, możecie to napisać wiosenne, będę wiedzieć o co chodzi. Przypominam, że było jeszcze szkolenie o roślinach zimowych, było też jeszcze szkolenie o roślinach jesiennych. Można zrobić też tak, że one będą wszystkie trzy w jednym pakiecie, czyli wtedy po prostu robiąc przelew, napiszecie wiosenne, zimowe, jesienne wystarczy te trzy słowa, żebym wiedział na wsparcie kanału i za to w wdzięczności dostaniecie wszystkie trzy części, które były. Jak już ktoś tamte ma, to wystarczy mu tylko wiosenne, jak będzie chciał skorzystać, to może sobie wziąć wiosenne. Także macie trzecie już szkolenie zrobione. Zostało lato, tylko nie wiem, czy z tego lata coś będzie <laughs> się okaże, jak to teraz e, pójdzie. Bo jeżeli rzeczywiście dalej nie będzie zainteresowany, to sobie podaruję po prostu już naprawdę to lato. Teraz jeszcze, może i też to siedzenie w domu, że jeszcze tak postanowiłem, że to jednak zrobię. Bo też tak troszeczkę czasu brakuje na wszystko. Ale po to, przez to, że nigdzie nie muszę wychodzić i tak dalej, nigdzie nie muszę jeździć, jednak znalazłem troszkę ekstra czasu, że udało mi się to szkolenie zrobić bo tak by go na 100% by go nie było, bo byłem naprawdę zdecydowany, żeby już go nie robić. Ale póki jest, także możecie jeszcze korzystać z niego. Tam na końcu będziecie mieli podane tego filmu, jak ewentualnie ten film ściągnąć sobie przez telefon, bo przez komputer nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić, ale przez telefon wiem, jak to zrobić, i podaję to na końcu filmu, żeby go każdy mógł sobie go zabezpieczyć, ewentualnie jeszcze, także to też do tego, do środka jest. I co, i myślę, że to tyle. Także tu będziecie mieli jeszcze raz napisane wszystko, jak napisać i tak dalej, i tak dalej. Co do przelewu, dane do przelewu oczywiście pod filmem, w opisie będą, albo tutaj na końcu chyba też jest pokazany numer konta, który zaraz się pokaże na końcu filmu. Także tam też można z tego skorzystać. I koniecznie jeszcze nie zapomnijcie w tytule przelewu oczywiście wpisać swój e-mail. Ponieważ na ten e-mail muszę wam wysłać linka do tego szkolenia, bo już były takie sytuacje, że parę osób przelało i po prostu nie podali e-maila i do dzisiaj nawet chyba jedne, dwie osoby nie podały e-maila i po prostu tego szkolenia wtedy nie dostaną, bo... Moja magiczna kula w tym momencie jest na serwisie, a że wszystkie serwisy są pozamykane przez tę całą sytuację. Także nie wiem, kiedy ją dostanę z powrotem, więc nie wyczaruję sobie tego e-maila od was, na który to mam wysłać. Także wtedy po prostu nie mam jak tego wysłać. Także jak ktoś go nie dostał, tego szkolenia, to przypominam, że pewnie zapomniałeś wpisać e-maila i możesz się jeszcze pojawić po to. <laughs> to doślemy. Tylko wpisz e-mail, napisz wtedy na maila, że zapomniałeś tego i tego. To wiem, że takie dwie osoby na pewno były, którego nie dostały, a przelały, bo nie podały e-maila, niestety. Także to jest bardzo ważna rzecz. Także darowizna, jakie szkolenie, czy pakiet szkoleń i koniecznie adres e-mail, bo bez tego nic z tego nie będzie. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej.